Siemka, siemka, witam ponownie wszystkich moich wytrwałych obserwatorów. Dzisiaj inny filmik. Dostałem pozwolenie tutaj praktycznie w centrum miejscowości, w której mieszkam. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zresztą, czemu nie? Małe poletko. Tutaj tną drwale drwa. Mała działeczka, ale się dowiedziałem, że bardzo dawno temu tutaj była, przebiegała główna ulica High Street. Później dopiero ją przenieśli za tamte budynki. Także no, jestem pełen nadziei, może coś znajdę. Zobaczymy. Także mam tutaj pozwolenie na to. I tam do tego murku, co widać. Odnowiłem moją starą znajomość. Przy okazji uzyskałem pozwolenie. Także jakby ktoś chciał odwiedzić Lampeter, w którym mieszkam, jestem w stanie załatwić darmowy pokój. No, za browara, powiedzmy, żeby nie było. No, tutaj za wiele tego nie ma, ale no zobaczymy. Wszystko pozamykane z powodu pandemii. Także ogólnie miasteczko jest puste. Nie wiem, poczekam, może aż ci drwale się wyniosą. Bo nie chciałbym, żebyśmy sobie w drogę wchodzili. Także na razie to tyle. I do zobaczenia przy pierwszym dołku. Znowu muszę wyciągnąć mój czarodziejski telefon i zrobić stop. Na razie. Pierwsze znalezisko. Ekscytacja. Pierwsze wykopki no w pandemii. No jest to 2 pensy. Ale jest monetka. Tu jeszcze widać ślad odbicia. Także 2 pensiki są. Każda monetka mnie cieszy. Jest to moja. Znalazłem na plaży, znalazłem 3,50. 3,56 w nowych pieniążkach i srebrne 3 pensy. I jest! Do następnego dołka. Następny sygnał mamy. Jest gdzieś tutaj. Nie wiem, co to jest. Długo czekałem na tą chwilę. No chyba, kurde, coś dużego. Holender. Powinienem wziąć jakąś mniejszą łopatkę czy coś. O, jakiś złom. Ale coś tu chyba, jakaś puszka rozpierdzielona jest.
do widzów, którzy brali udział w konkursie. Dzisiaj... O! Znikło. Chyba to... Kopnąłem już. O, szkło, widzicie? Ale bez rękawic. O, o, o. O, i złomek. No trudno. Ale dwa pięciaki jest. Dobra. Do następnego dołka. Witam przy kolejnym dołku. Wpadło coś takiego. Nie wiem, co to kurde jest. Jest to na pewno wytwór. Na pewno wytwór człowieka, ale... Kurde... Nie wiem, co to jest. Macie jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach. No cholera. Może to być coś, a może to być kuźwa nic. Nie wiem. Ła. Muszę sobie zapisać, żeby sobie kupić jakąś taką mniejszą łopatkę. Takie są noże łopatki, widziałem. O, to coś takiego. Tylko, że ja na tym eBayu ciemniak z Wiochy przyjechał do Anglii i nie wiem nawet, jak to wpisać. Ale znajdę to, znajdę to. Aż taki głupi nie jestem. O, chyba się coś tu rozpierdzieliło. O, to się rusza. No to było jakieś mocowanie, ale to mocowanie i tak już jest zjedzone. Nie wiem, czy kuźwa jakiś zawias, czy cholera wie. No zawias nie, nie wiem. Może coś się podnosiło. Na tym tak, cholera wie. Dobra. Kolejna znajdka ciekawa. Później jeszcze wam lepiej pokażę. Takie coś. Nawet za bardzo tutaj nie wiedz, może to być jakiś brąz czy coś. Dobra, do następnego. Hehehehe. Kolejny sygnał zaraz obok. Gdzieś tutaj. Jakiś złom kolejny. Nie. O, coś tam świeci, ale srebro to raczej nie będzie. Chociaż nie miałbym przeciwko temu. A jakiś kurwa kapsel pierdzielony. Kapselek. No trudno. Nie można zawsze wyciągać monet. Był głęboko. Miałem nadzieję. No ale cóż, nie udało się. No dobra, do następnego dołka. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie o łapkach i o słupkach. Trzymajcie się. No mamy kolejny dołek. Coś tu gdzieś jest. Znowu pewnie śmieć. O, 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 coś tu jest. A gdzie? Wypadłem. Jest pieniążek. Jest pieniążek. Zobaczcie, jakie piękności. Jeden pensik. Jeden pensik. Ale radość. 3 pensy dzisiaj. Ha, ha, ha. Zawsze jeden pens, nie? Kolejna monetka. Nie każdy od razu znajdywał
skarby wielkie. A każda krągłość cieszy. 100 razy będzie 1 pens, 52 pensy. No ale w końcu będzie jakiś celtycki stary monet. No zobaczymy. Jeszcze mnie to podbudowało na chwilkę. Przejdę się tak w stronę tego i zobaczymy, co nam wypadnie. Do następnego. I zaraz to był kolejny sygnał. Namierzyłem go szpitpointerem gdzieś tutaj. Jest. O. Kolejne 2 pensy. Mi się wydaje, że to są 2 pensy. No ale normalnie depozyt kasy. Już 2-3 monety. 2 monety obok siebie. Jeszcze sprawdzę wykrywką, czy coś tam pod spodem nie ma. Kuźwe. No 3 monetki, no to wam powiem, że kurde, jestem zadowolony. Coś tak by jeszcze było. Muszę wyrwać ten korzeń i wtedy się okaże, gdzie to jest. No coś jeszcze tu jest. Tylko gdzie? O. Coś tu. Jest. Jeszcze jeden. A co to jest teraz? Ty, to nie jest już. To już jest coś innego, panowie. Kurwa mam. To są chyba 3 pensówki. O. Nie, to są funty. Panowie, to ludzie są. Znalazło 2 funciaki. 2 funty te przed dominacji. 2 obok siebie. Jaka jazda, 2 funciaki. Jest to widać na kamerze? Bo nie widzę, co widzę. Zobaczcie, 2 funciki. I tu są jeszcze jakieś sygnały. Czekajcie, ja to jeszcze sprawdzę, bo tu jeszcze mi coś biło. Jeszcze coś tu gdzieś jest. Ale jazda. Trzeba będzie kopnąć. Ale no tego to ja się nie spodziewałem. Czyli 2 funty 5 pensów. Ale wypas. Nawet nie wiecie, jak takie coś cieszy, taką kuźwa krągłość znaleźć. Kto tego nie doświadczył nigdy, to może nie zrozumieć. O, bateria mi się kończy w telefonie. Czyli będzie trzeba za chwilę. Cokolwiek ciężko namierzyć.
Fajnie, że te 2 funty się tak udało na żywca, kuźwa, na żywo nakręcić. Nie wiem, gdzie coś tu kuźwa jest, czy nie ma. Trzeba użyć. Tu jeszcze coś jest. Pokazuję bynajmniej. No gdzie jesteś? Aha. No już było za dużo szczęścia, nie? No dlatego mi tak właśnie coś to biło jeszcze. No coś tu jeszcze jest, no. Sprawy manki trochę. A, że nam żyjemy. Co? Nie jak tak. O, sreberka. To chyba właśnie już namierzyłem to, co. Nie. Ty syberka już wezmę, bo może tu przyjdę za jakiś czas jeszcze, bo tutaj śmieci jest od cholery. Śmieci jest od cholery. Dobra, nie chcę tutaj ryzykować, żeby mnie kuźwa psiara zjechała. Także będę już zmierzał się. Będę już kończył ogólnie. 2 funty, 5 pensów. Jestem zadowolony. Tu jeszcze wrócę, bo tu widać. Nie widać, nie, tu już nic nie ma. Tu są sygnały. Trochę szkoda mi tego dnia, kurde. Ale mam pozwolenie od znajomego, mogę tu zawsze przyjść. Tutaj tak jest ostatnia chwila, żeby coś poszukać, bo tu będą domki budowane. Także zaraz wam zrobię od razu moje pierwsze podsumowanie. A co? Co nie, jak tak. Tutaj ruiny są. Już widać, że jeszcze wcześniej to do gorzej wyglądało. Także, gdzie jest mój czarodziejski telefon? Tam pakistańska muzyka leci. No dobra. Co my tu mamy w tych moich... Muszę, kurde, cały czas ten telefon... O, wezmę zbliżenie. O, zoomik, toch, toch, toch. Ten kuźwa dzwonek. Tu jest monetka. Funt. Tak jest. To jest to. O, to jest kuźwa. Funt numer... Nie, to jest 2 pensy. Tu jest drugi funciak. Ten mi się coś... Nie wiem, czemu ten mi się tak wzbudza dziwnie. I co my tu jeszcze mamy? Tak. Złomik. Blaszka jakaś też wpadła w międzyczasie.
Tam wszystkiego nie nagrywałem, bo to was nie interesuje, nie? Złomik jest. Kolejnych 5 monet. 5 monet do kolekcji. Widać je tu? Widać je tutaj. O tak, jeszcze zbliżymy troszeczkę. O tak. No, 2 funty 5 pensów. Nie wiem jak wy, ale jestem zadowolony. Są to stare funty jeszcze sprzed denominacji. To jest ten pens. I 2 czwórki. Przyszły do mnie kolejne paczki. Kolejne paczki do mnie przyszły. Włączę ten pointer, bo mnie zdrzaźnił. Przyszły do mnie paczki, pokażę wam co przyszło. Zamówiłem kolejne, ja się nie mogę powstrzymać z tymi monetami. Tak mnie wzięło teraz na te monety. Tym bardziej, że mogę się z wami, przed wami chwalić. Nie wiem, takie deale mi wchodzą. Ale z jednej strony zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest wina kuźwa, tam, że tam minimalnie srebro spadło. Mój widz pouczył mnie, nauczył, to dał mi informację na temat monet bulionowych. Zaznaczył, że srebro zaczęło spadać. Więc, no panowie. O, patrzcie, kuźwa, widzicie co miałem w kieszeni? Kurde, 6 pensów. Kuźwa, bym wiedział, to bym chociaż podrzutkę zrobił. Bym znalazł 6 pensów, nie? Nie no, bez jaj. Srebro zaczęło spadać. I naprawdę, jak wcześniej takie monety, te okolicznościowe, no to w granicach moneta plus kapsel 20 funtów, to zaczęło się coraz więcej takich okazji pojawiać. Kupiłem 3 monety w piątek i ten sam sprzedawca wystawił podobnych monet chyba z 15 i po 15 funtów wszystkie, nie? Także ja już do niego pisałem, on mi dał już na dzień dobry 5% zniżki. Bo to już jest faktycznie, przesyłka za darmo, 15 funtów to jest 14, powiedzmy 25 za monetę. No to nie jest zła cena, za 30 gram srebra, gdzie mój prosty przelicznik, licząc monetę tej wielkości 30 gram, to jest wszystko oczywiście w zaokrągleniu, plus minus. Moneta 30 gram, srebro 40 pensów, no to jest 12 funtów w złomie, tak? Ja płacę 2,25. Przepłacam raptem 2, czyli na najgorszym wypadku stracę 2,25, tak? Jakbym chciał to sprzedać, powiedzmy, w tych podobnych pieniążkach na złom. Ale to zawsze jest moneta. Jest to moneta ładna, w stanie menniczym, z kapslem. Teraz każdy nikt nic nie wie. Może kuźwa, jak ta pandemia minie. No to... No ja wam znowu, kuźwa, chodnik nagrywam. Popatrzcie, jak to jest ładnie. No to może sprzedam je drożej. A może ich w ogóle nie sprzedam, nie będzie takiej potrzeby, nie? Także podejrzewam, że on... Ja już wróciłem do domku. Jak przedstawiałem wam wcześniej, tu są monetki, które tą znalazłem już wcześniej. Moja pierwsza srebrna monetka. Srebrne 3 pensy. Jak na razie jedyna srebrna. No ale dzisiaj też jestem zadowolony. 2 funciaki i 5 pensów. Wypas. Tu moje psy się czają. Jeden tu. A drugi tu. A wiecie czemu? Bo tu jest to. Hades to by kurwa non stop wpierdalał, nie? Tak jesteś kundel, nie na żarty, tak? No co Hades? Madzia też się czai, że coś dostanie. No dobra. Daj mi po kawałeczku. Mam dobry dzień, bo zarobione 2,5 funta. Hales. To jest kalectwo. Podeślę je do Adiego. One uwielbiają Royal Camis. Będą go na pewno bardzo kochały. Pozdrowienia Adi. Także to tyle na dzień dzisiejszy. Dzięki wielkie wszystkim. Uważam dzień za mega udany. Aha! Tu są monetki, które ostatnio przyszły, a których chyba nie widzieliście. Są to takie same. 5 funtówki. Fajna sytuacja z nimi wyszła, bo były dwie. Jedna była wystawiona za... Drugie w ogóle nie widziałem.
Jedna była wystawiona bodajże za funtów tam ileś naście. Ja zjechałem z ceną do funtów 13. Zjechałem do funtów 13. A drugą monetę gościu do mnie napisał i mówi, że ja chcę tą monetę za 11 funtów. Także piękne takie dwa cacuszka mam za funtów 24. Piękne monety są. Przyszedł drugi zestaw w piątek. Jak widać, już tym razem z certyfikatem. Mam już taki wcześniejszy. Kupuję monety podwójnie, z tego względu, że będą one miały zastosowanie w taki czy inny sposób. To jest to. O, przyszła moneta, fajnie zapakowana, nie spodziewałem się. Jest chyba od razu reklama. A co to jest za moneta? Jest to bardzo śliczna moneta, którą zaraz wam pokażę. A jest to Tada. 30 lat PRL. Taka moneta sponiewierana w Polsce. A zobaczcie, z jakim szacunkiem jest wysyłana tutaj w Anglii. Ja się nie spodziewałem, mówię, kuźwa, co ja zamawiałem, że takie przyszło piękne. No zaraz tam jakieś tam reklama, nie? No ale i tak. I przyszło mi to. Taki zestawik fajny. Koron. Bodajże. Także to tyle. Kolejne paczki idą. Kolejne zostały zamówione, ale będę się już musiał z tym ograniczać i więcej chodzić na wykopki z moim wykrywaczem metali. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Madzik, no to chodź tutaj, chodź Madzik, chodź. To jest mój piesiu, jeden, tam jest drugi, Hades, wiecznie nie na żarty, a tu jest Madziulka, moja siurka, tak? Dobra. Także to tyle na dzisiaj. Mam programik, będę teraz łączył. I jeszcze dzisiaj wrzucę. Także dzięki wielkie. Subskrybujcie mu kanał. Odwiedźcie również poszukiwacza Polish Indiana Jones. Też robi fajne filmiki, zarąbiste, z magnesem, z wykrywką, polecam. I wbijajcie na jego grupę na Facebooku. Długa nazwa, nie powiem wam teraz, ale jak go znajdziecie, to się dowiecie. Także to by było na tyle. Wielkie dzięki za obserwowanie, oglądanie mojego filmu. Zostawiajcie subskrypcję. Lajki, łapki w górę. Do następnego. Cześć.